Witam. W dzisiejszym odcinku chciałem Państwu pokazać bardzo ciekawą propozycję gry, tak naprawdę akcji RPG, oczywiście tutaj zaliczanej również do gatunku typu hack and slash. I od razu powiem, jest to gra darmowa, z tego względu jest to, można powiedzieć, największa jej zaleta, ale jakie ma własności, jakie ma zalety, jakie ma moim zdaniem wady i tak dalej, to w ramach tutaj tego odcinka chciałbym to Państwu tutaj bliżej przedstawić. Od czego tu zacząć? Jeśli tutaj popatrzymy sobie na standardową opcję doboru samej klasy postaci, mamy na starcie możliwość wyboru 6 postaci, co jest stosunkowo dużo, czyli tutaj mamy klasycznego postać związaną gdzieś tam z możliwością magii, z czynnikami inteligencji. Mamy tutaj postać łotrzyka, postać, która posługuje się broniami dwuręcznymi. Mamy łotrzyka, posługująca się broniami dystansowymi. Mamy mistrza fechtunku, używającego rapiery czy inne bronie służące do szermierki. No i mamy wiedźmę. Ponoć jak przejdziemy tą grę na o dowolnym poziomie trudności, to odblokowuje nam się dodatkowa klasa postaci. Co jest tutaj takiego charakterystycznego? Proszę zwrócić uwagę na jakiś tam widok zewnętrzny samego pomieszczenia. Gdzieś widać już ten klimat grozy, klimat takiego mroku jest tutaj zachowany. Dobra, ja Wam pokażę własności tej gry na przykładzie mojej postaci. No jak już troszkę czasu tutaj w tej produkcji spędziłem, mam prawie 35 poziom i dzięki temu mogę coś co nieco o tej grze powiedzieć, co mi się bardzo właśnie podoba, co nie, jaka jest ogólnie moja opinia na temat tej produkcji. To co jest tutaj cechą charakterystyczną tej gry, od razu rzuca się w oko tak naprawdę własności gry typu Diablo. Dlaczego? Proszę zobaczyć tutaj same menu, gdzie mamy tak naprawdę ilość życia, czyli ta czerwona kuleczka, jak i po prawej stronie mamy ilość many, którą oczywiście użyjemy na nasze umiejętności. Ta gra powstała w październiku 2013 roku. Została wdrożona do jako oczywiście start i możliwość pobrania, ściągnięcia klienta i oczywiście zagrania tutaj w tą produkcję. I twórcy sami mówili o tym, że główną inspiracją tej produkcji jest bardzo popularna gra Diablo 2, czyli tutaj The Path of Exile jest grą, można powiedzieć, typu Diablo podobną. To jest oczywiście jak najbardziej na plus. Proszę zobaczyć, to zwrócić uwagę, co mnie tutaj bardzo się podoba, to przede wszystkim oprawa graficzna. Jest to co mówię, gra darmowa, ale proszę zwrócić uwagę, jak są tutaj zaaranżowane lokacje, jak jest zbudowana konstrukcja tej gry, czyli ja tutaj oczywiście sposób animacji tej postaci, już oczywiście w jakimś tam orężu, większej zbroi i tak dalej, ale no, jak na grę darmową widać, wygląda to dość imponująco, robi moim zdaniem dość konkretne wrażenie. Nie ma się po prostu ta produkcja czego wstydzić w porównaniu do innych komercyjnych tytułów. Także to jest jak najbardziej tutaj na plus. Muzyka audio, którą słyszymy w tle, też jest oczywiście ładnie dobrana. Jakoś to pasuje wszystko, te dźwięki i tak dalej. No i tak w standardowym grze RPG akcji mamy tutaj mapę. Dzięki temu ułatwia nam podróżowanie pomiędzy lokacjami, no i można tutaj przemieszczać się do postaci. Jest to gra, również gra sieciowa. Twórcy przeznaczyli tutaj grę typu multiplayer. Tutaj widzimy te postacie, to są inni gracze, czyli mogę tutaj z nimi nawiązać współpracę, handlować, dodać jako przyjaciele, czy jakoś wymienić się
przedmiotami. No i to, co charakterystyczne, można oczywiście pojedynkować się z nimi w trybie klasycznym PvP, co jest oczywiście kolejną zaletą. To, co jest tutaj również cechą charakterystyczną Path of Exile, to jest to gra instancjowana, czyli tutaj możliwość wykonywania wspólnych misji z innymi graczami to jest mniej więcej od 4 do 8 graczy i tutaj jeśli udajemy się do jakiejś lokacji, to całość generowana jest losowo, czyli za każdym razem my tak naprawdę dostajemy inne rozrzucenie przeciwników, jak i jakieś tam inne przemieszczenie się samej mapy, tak naprawdę, gdzie musimy pokonać hordy przeciwników. I to też jest oczywiście na pewno, bo za każdym razem można powiedzieć, przy włączeniu do kolejnej lokacji mamy tutaj automatycznie losowo generowane właśnie rozmieszczenie przeciwników. No standardowo mamy teleport, możemy podróżować się między poszczególnymi aktami. Ja na razie jestem w akcie trzecim, jak i bezpośrednio można właśnie w te lokacje tutaj podróżować. Ja to później pokażę, jak mniej więcej wygląda już sam gameplay z tej produkcji, ale jeszcze chciałem omówić tutaj parę ważnych rzeczy. To, co jest esencją gier typu hack and slash, to oczywiście zbieranie przedmiotów, czy to za pokonanych przeciwników, czy za wykonywane misje, zlecenia i tak dalej. I to, co jest tutaj istotne, jest tego całe mnóstwo, to bardzo cieszy, czyli zbieramy przedmioty niekoniecznie dla naszej klasy. Ja akurat gram postacią Marudera, czyli postacią, która posługuje się bronią dwuręczną, ale zbieramy tak naprawdę przedmioty jakieś ciekawsze również do innych klas i te przedmioty można tutaj transportować do własnej skrzyni. Także jest tego tutaj bardzo dużo. Każdy przedmiot jest oczywiście odpowiedzialny za inną funkcję, czyli zbieramy i oręż i oczywiście rzeczy służące do zbroi. I to jest tutaj jak najbardziej na plus. To jest naprawdę bardzo dużo, jest czego wybierać te statystyki. Trzeba naprawdę czasami główkować się nad tym, jaki dokładnie przedmiot chcemy tym przedmiocie posługiwać. I daje to czasami dylemat, daje to dodatkowe jakieś opcje logiczne, myśleniowe, które my musimy podążyć za jakimś buildem dla naszej postaci. Także to jest tutaj jak najbardziej w porządku. Przechodząc dalej. Mamy oczywiście standardowo pokazane charakterystyki naszej postaci, czyli główne współczynniki, ile mam inteligencji, ile mam zręczności i ile mam siły. No akurat siły najwięcej, bo to postać jest posługiwana się broniami dwuręcznymi, także tutaj muszę oczywiście najlepiej iść na siłę. Mamy aktywne umiejętności, o tych umiejętnościach opowiem troszkę osobno, bo to jest naprawdę tutaj bardzo ciekawie zrobione. No i statystyki, główne ogólne statystyki, czyli na przykład ilość ogólnych obrażeń na sekundę, ilość szansy na uderzenie krytyczne, atak, czas ataku i tak dalej. Także tutaj można się tymi statystykami oczywiście wspierać podczas samej rozgrywki. I to też jest jak najbardziej na OK, czyli standardowe okienko rozwoju podglądu statystyk. Można tutaj tworzyć grę, czyli jest liczba osób, lista znajomych. Mamy tutaj możliwość tworzenia własnej gildii, zapraszania do party, czyli grać tutaj w takim trybie PvE. No i gdzieś tam tutaj, to może pokażę, bo to jest fajne, jest coś takiego jak w każdym mieście głównym. Jest tak zwana tablica ogłoszeń, gdzie gracze podawają różne tryby, na przykład najczęściej związane z jakąś misją, żeby wspomóc po prostu podczas przygody, podczas eksploracji. My możemy tutaj wywołać to polecenie, dać podłącz i można oczywiście grać tutaj wspólnie z znajomymi. To jest też tutaj bardzo fajnie to rozwiązane. I teraz uwaga,
Tutaj mamy pokazanie tak naprawdę różnych wyzwań, które udaje nam się odblokowywać podczas przygody. To, co mówiłem, no ja mam dokładnie 35 poziom, a tutaj maksymalny poziom to jest 100 czy 99, już teraz dokładnie nie pamiętam. No i w czasie tej przygody odblokowujemy sobie różne achievementy, czyli jakieś wyzwania. No i tu jest pokazanie jeszcze raz mapy umożliwiające nam podróże między lokacjami, no i można wywoływać to dane misje tutaj za pomocą tych znaczników. A teraz uwaga, bo coś chcę Państwu pokazać, co jest bardzo ogromną zaletą tej produkcji. Drzewko umiejętności, rozwój postaci. Proszę Państwa, to co teraz zobaczymy, tego nigdzie nie ma w innej grze RPG, szczególnie tutaj Hack and Slash. Co tu jest? To jest, proszę Państwa, tak wygląda cały build, całe drzewko umiejętności naszej postaci. Jak to należy tutaj interpretować? Od razu powiem, to są wszystko umiejętności bierne, nie umiejętności pasy aktywne, czyli tutaj w tym przypadku my musimy się dokładnie zastanowić, co, jaką klasą gramy i mniej więcej jak rozwinąć naszą postać. Zaczynamy standardowo ogólnie od trzech znaczników, czyli mamy inteligencję, mamy zręczność, mamy siłę. Z uwagi na to, że mam postać, która posługuje się dużym wskaźnikiem siły, to akurat oczywiście tutaj idę w tym kierunku wyznaczone. Tego jest całe mnóstwo. Tutaj licząc i czytając opinie, jest tutaj tych umiejętności bier około 1400. Jest to bardzo potężne drzewko, jeszcze nigdzie do tej pory nie było większego w grze RPG. No i tutaj, idąc tym tokiem myślenia, oczywiście mamy poszczególne statystyki, na przykład tutaj statystyka mówiąca nam o tym, że mamy po wybraniu tego punktu 0,4% odzyskiwania regeneracji życia na sekundę. I są takie znaczniki ogólne, to nam pomaga, czyli tu na przykład mamy zaznaczone toporek i miecz i w tym przypadku mówi nam o tym, gdy posługujemy się toporem lub mieczem, to akurat w tym przypadku zwiększają mi się statystyki związane z obrażeniami fizycznymi od tej broni o na przykład 30%. Jak to należy interpretować? Każda gra będzie się wiązała tutaj z innym buildem. My te buildy musimy dostosować podczas już grania, podczas zdobywania jakichś przedmiotów i potrafić już sobie powiedzieć, jak mniej więcej chcemy tutaj tą postać upgrade'ować. I to, co jest tutaj bardzo wielką zaletą, ja lubię takie właśnie kwestie związane z bogatym drzewkiem umiejętności, że trzeba pomyśleć, to nie jest tak, że mamy wszystko ładnie automatycznie odblokowane. Można łączyć klasy postaci, czyli można tworzyć tak zwane postacie hybrydowe, czyli tutaj, jeżeli idę postacią na bronie dwuręczne, proszę zobaczyć, są również umiejętności związane z użyciem inteligencji, czyli tego niebieskiego znacznika, czyli mogę tworzyć jakieś hybrydy, niekoniecznie tu musi być klasa podporządkowana pod daną broń, ale często można znaleźć te buildy gdzieś w jakichś poradnikach. Często gracze właśnie łączą na przykład wiedźmie z jakimiś łotrzykami i tak dalej, co daje nam jakieś tam bardziej zaawansowane możliwości rozwoju. I tutaj jest to jak najbardziej na ugę. I to, co mówię, jest to bardzo potężne drzewko i to tak naprawdę wywarło na mnie największe wrażenie. Path of Exile. I co jeszcze tutaj chciałem powiedzieć, to co jest tutaj bardzo ważne, może już pokażemy sobie część rozgrywki. To może nas bardziej interesować. O, tu może jest taka ciekawa lokacja. Już tylko wejdziemy. Gra zajmuje około teraz chyba 4 giga po ściągnięciu. To jest stosunkowo niedużo na taki ogromny rozmiar produkcji. Jest to gra bardzo popularna. Znalazła bardzo dużą ilość swoich zwolenników. Można powiedzieć, jest to obecnie konkurent, główny konkurent tak naprawdę produkcji Diablo 3. Jeszcze raz powtarzam, jest to gra darmowa, to jest jej
największą zaletą. I jak tu się to sprowadza w walce? Bardzo ładne ciosy, bardzo ładna animacja, bardzo ładna grafika. To naprawdę nie ma się tutaj czego dorzucić. I to, co chciałem jeszcze omówić, to jest tutaj coś innego, czego nie ma w grach tego typu. Umiejętności aktywne, czyli pamiętamy, czy wiemy, że grając takiego klasycznego RPGa, my mamy z góry ustawione gdzieś tam dla danej klasy drzewka umiejętności. I tutaj znowu tego nie ma. Czyli w przypadku buildu drzewka umiejętności biernego można sobie dowolnie rozgraniczać te umiejętności. Tu jest podobnie. Dlaczego jest podobnie? Ponieważ podczas naszej podróży, podczas naszej eksploracji, my dostajemy tak zwane gemy. Tutaj akurat w moim ekwipunku tu gemy mam ustawione po prawej stronie i te gemy są odpowiedzialne właśnie za aktywowanie jakichś umiejętności. Mamy de facto trzy kolory, czyli podstawowy kolor czerwony to są gemy służące do umiejętności fizycznych, umiejętności dla postaci, która ma tak naprawdę współczynnik właśnie ogólny siły. Są gemy niebieskie, czyli tutaj one będą wykorzystywały tą statystykę związaną z inteligencją, czyli postaci jak najbardziej magiczne. No i ten trzeci rodzaj, czyli gemy zielone, związane z statystykami zręczności, czyli dla postaci jakichś łuczników, młotrzyków i tak dalej. Jak to działa? Proszę zobaczyć, że każdy przedmiot, akurat mi się tutaj udało wcześniej podczas przygody wydropić taki duży miecz dwuręczny, ma takie trzy gniazda, tak zwane trzy sokety, w moim przypadku dwa czerwone, jeden zielony i można te gemy ładować do naszej broni. Każdy gem jest odpowiedzialny za inną umiejętność, można dowolnie łączyć teraz tę konfigurację postaci i tak jak tutaj włożymy dany gen, tak tutaj możemy sobie podpatrzeć na nasze umiejętności. Tak mniej więcej wyglądają aktywnie moje geny. Czyli mam standardowy atak, mam cięcie, mam wyskok, mam cyklon, mam użycie zwiększonej takiej furii, mam rzucanie daną bronią, aurę zwiększającą odporność na ogień, atak tak zwanej magmy i to zaraz zademonstruję, jak to mniej więcej działa. Czyli tak mówię, tutaj można łączyć dowolnie te umiejętności, te gemy. To będzie zależało głównie od naszej broni, jaką dysponujemy. I co jest jeszcze tutaj bardzo ważne, my tą broń możemy modyfikować, broń, zbroję i tak dalej, tam gdzie wykorzystujemy te gemy, poprzez tak zwane orby. Te orby również zdobywamy podczas misji. Można nimi się posłużyć tutaj i generować czy to nowe statystyki dla broni, czy zmieniać właśnie kolory tutaj tych gemów, czyli jeśli bym miał trzy niebieskie, można by te trzy niebieskie kolory zamienić na trzy czerwone, czy zmieniać jakieś właściwości typu przedmiot normalny, przedmiot biały może być tutaj zamieniony na przykład na przedmiot jakiś rzadki, przedmiot żółty i to jest jak najbardziej tutaj ok, bardzo mi się podoba. No i tutaj może pokażemy, jak wygląda takie klasyczne rąbanie i siekanie tej produkcji. Naprawdę to wygląda bardzo przyzwoicie. O przykład tutaj może wykorzystania umiejętności, gdzie rzucam moją bronią, o to co idą przeciwnicy, doskakuje. Gra jest dość brutalna, ona jest w takim klimacie mrocznym. To co mówiłem, twórcy tutaj wzorowali się na produkcji Diablo 2 i chcieli tutaj pokazać tak naprawdę mroczne oblicze takiej produkcji hack and slash. No tu było rozcięcie, fajnie. To jest bardzo fajna animacja, uderzenie z taką magmą, która wypływa mi z broni. Ten gem mi się udało zdobyć tam tutaj właśnie podczas eksploracji, także sami popatrzcie, sami ocencie naprawdę jak wygląda w dobrym klimacie jedna z najlepszych gier hack and slash tutaj właśnie Path of Exile. Jeszcze raz powtarzam, jest gra darmowa, tu nie trzeba nic płacić. Jest jakaś interakcja tutaj ze światem. No, gra się w to naprawdę przyjemnie. Wszystkie te główne zalety związane akurat z tymi grami spełniają tutaj swoje główne zadania. Gra mi się na razie nie znudziła. Ona się nie widzi z tego względu, że to co mówię, główną cechą jest właśnie ten dość rozbudowany build. Można za każdym razem
jakieś dodatkowe umiejętności sobie ładować tutaj w nasze bronie, w nasze gemy, patrzeć co, jak nam się lepiej gra, wygodnie i automatycznie oczywiście, jeśli nam się to nie podoba, można się zatrzymać, pomyśleć nad inną budową postaci i to naprawdę jest rewelacyjne. To jest największy plus tutaj, właśnie ta nieliniowa, możliwość nieliniowego prowadzenia rozgrywki, nieliniowy rozwój postaci. Tutaj mówiłem, że to jest gra darmowa, tak, ale żeby twórcy nie czuli się oszukani czy zawiedzeni, mamy tak zwany system mikropłatności i to co najważniejsze, bo my znamy te wszystkie systemy mikropłatności, że niby gra darmowa i taka mikropłatność oczywiście będzie sprzyjała rozgrywce dla tych, którzy coś tam zakupili. I tutaj uwaga, tutaj akurat te mikropłatności nie polepszają rozgrywkę, nie kokszą tak naprawdę wybranych bohaterów, wybranych postaci. Jedynie co możemy tutaj sobie ulepszyć, to na przykład, nie wiem, jakieś alternatywne efekty umiejętności, czyli można sobie wybrać jakieś animacje, które nie będą wpływały na główne statystyki tej umiejętności. Można sobie wydobierać jakieś elementy ekwipunku, które tylko graficznie, wizualnie będą poprawiały wystrój naszej postaci. Także tutaj to jest znowu zaletą. To co mówię, system mikropłatności nie wpływa tutaj na rozgrywkę. To jest naprawdę wielki sukces. To zawsze trudno zbalansować, ale to się udało. Dobra, idziemy dalej. Jeszcze troszkę pokażemy tutaj tę rozgrywkę. No ja lubię to, co mówiłem już nieraz, postacie właśnie przede wszystkim zwarcie jakichś klasycznych wojowników. Tutaj akurat zdecydowałem się na postać wojownika z bronią dwuręczną i to mnie akurat interesuje. Gra mi się naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Różne typy potworków, czyli ten bestiariusz też jest tutaj bardzo fajnie rozbudowany. Znowu kolejny plus, jest po prostu animacja, każdy wróg tak naprawdę jest inaczej zanimowany. Tutaj widzimy jakieś zwłoki i tak dalej. No, gra jest krwawa, to trzeba przyznać. Akurat ta lokacja może tak nie widać tego, ale naprawdę te wcześniejsze lokacje, masa krwi na podłodze, szczątki rozwalone i tak dalej. Tym ta gra tutaj się charakteryzuje. To był ten zamysł. Jeszcze raz, ja może troszkę o tej fabule powiem, bo to też gdzieś pominąłem. Tutaj ta fabuła jest na swój sposób dość rozbudowana, czyli my trafiamy naszym bohaterem takiej krainy, w której dzieją się tak naprawdę bardzo dziwne rzeczy, czyli my musimy, i tutaj uwaga, albo uratować świat według klasycznego kanonu RPG, albo przyłączyć się do tych wszystkich złych sługów i z nimi, że tak powiem, podążać i bawić się tutaj w eksplorowanie świata. No, fabuła stoi tutaj też na dość wysokim poziomie. Nie ma oczywiście tutaj jakichś animacji związane z poszczególnymi aktami. To akurat tutaj wydaje mi się, że nie trzeba tutaj tego. Nie musi to być tutaj konieczne. Jeszcze raz powtarzam, no, gra darmowa, tu już też oczywiście nie wymagajmy moim zdaniem zbyt wiele. I tak twórcy zafundowali nam naprawdę solidny kawał gry typu hack and slash. Ja sobie tutaj jeszcze tak trochę pociałem. O, pokażę cyklon, też bardzo ładnie zanimowany. Oczywiście używamy tutaj potionków, leczymy się, regenerujemy manę, czy zwiększamy prędkość naszej postaci. Także Path of Exile osobiście polecam, jeszcze raz przypominam, zawsze prawda przypominam, gra darmowa, a gra ta po prostu nie ma się czego wstydzić, nie jest grą ubogą, broń Boże, dużo nowości, jest to naprawdę nieliniowa gra, nałożony duży nacisk, główny kładzie się tutaj właśnie na dość nieograniczony tak naprawdę rozwój postaci. Za każdym razem możemy tworzyć jakiś własny bój, dostosowywać to, jeszcze raz powtarzam, do wcześniej wydrobionych przedmiotów, co jest właśnie esencją tego typu produkcji, tego typu gier.
Dodatkowo tu mniej więcej około 20 sierpnia 2014 roku ma wyjść znowu darmowy dodatek do tej produkcji, który tam będzie dodawał różne inne funkcje, m.in. związane z craftingiem przedmiotów, z nowy ag, nowi wrogowie i tak dalej. Będzie się oczywiście działo i to na pewno gdzieś tam tą rozgrywkę jeszcze tutaj rozwinie. Co jest jeszcze tutaj charakterystyczne, o tym zapomniałem powiedzieć, tutaj handluje się nie pieniędzmi. Jak to rozumieć, bo w klasycznych grach wiemy, że dostajemy pieniądze, dostajemy złoto. Tutaj nie ma czegoś takiego. Jest to gra bez waluty, ale jeśli my sprzedajemy przedmioty, to my dostajemy właśnie te orby, czy części orbów, które później możemy zamienić, czy dzięki temu ułożyć sobie jakiś kolejny zestaw bądź do polepszenia statystyk naszych przedmiotów, bądź do efektywniejszego powiększenia tak naprawdę naszych umiejętności, zwiększenia ich atrybutów i posługiwania się później ich już zdolnościami podczas bitwy. Także tutaj powoli będę kończył. Jeszcze raz, no, moja ocena tutaj bardzo wysoka, jako na produkcję darmową daję tutaj bardzo mocną 9. Trudno nawet tutaj cokolwiek mówić o wadach, bo jeśli to by był produkt płatny, zawsze jakoś te wady łatwiej widać, a tutaj naprawdę z uwagi na to, że produkcja jest dostępna od razu w formie bezpłatnej, no ciężko tukolwiek cokolwiek powiedzieć o wadach. Może taką małą wadą, no ale to już będzie tak trochę na siłę. To jest właśnie to, że brakuje mi tutaj troszkę tego klimatu, jakichś cutscenek, jakichś filmików, które by tutaj dodatkowo wzbudzały efekt grozy tej produkcji, no ale mi to jakoś znacząco, jeszcze raz powtarzam, nie przeszkadza. No, także to by było na tyle. Jeśli macie jakieś pytania tutaj co do tej gry, to możecie tutaj zamieścić to w komentarzach. Także ja dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, cześć.